Sporo czasu minęło, zanim dostałem w końcu kluczyki od słynnej M5-ki porobionej, mocno porobionej. Samochód, z którym trzeba się przywitać, elo mordo, a żeby ci odpowiedział, wystarczy go odpalić. A jak gada, no to się zaraz przekonamy, słuchajcie. Masakra! Cztery wydechy z karbonowym dyfuzorem, nałożona folia na cały samochód, bardzo specyficzna lotka, wygięta, bardzo mi się podoba, pasuje do tego auta. Oczywiście oznaczenie Empire Boysów, których kojarzycie też z Warszawy. 20-calowa felga robi robotę w tym aucie, w połączeniu z tym kolorem. No jeżeli ktoś chciałby, żeby auto się rzucało w oczy, to spełnione zadanie, dosłownie. Bardzo długi samochód, wykończenia karbonowe również tutaj. No i przód, agresywny przód z tymi lampami, splitter. Troszeczkę już, jak widać, auto jest eksploatowane, ale nie zmienia to faktu, że wygląda zajebiście. No i całość obniżona, pięknie się komponuje. Zaraz, ona teraz ma 720 koni, tak? Tak. Ale wcześniej wspominałeś, że miała jeszcze więcej. 880 prawie. Prawie 900 koni i tak. No dlaczego teraz mniej? Silnik wybuchł. Nie wytrzymała takiej presji. Więc teraz jest bezpieczne, to 720. To... Za cicho? O, widzi pani, można? Ale jakie to... Jakie to jest głośne! Jak chłopu pizza spłynęła. Patrz, chłop ma nos na szybie. Tylko V-Power Racing. Raczej. O, ma domykanie? Domykanie drzwi. Fajnie. Felgi 20. Samochód wygląda przepotężnie. Obniżony ze splitterem. Carbon splitter. Robi robotę. Felga złota. Pamiętasz, co zostało zmienione w tym aucie? Wszystko praktycznie. To znaczy? Tutaj przód, program, felgi, oklejenie. Wydech jest za 3 dychy tytanowy. Wrzucony tutaj. Tu jest tytanowy wydech. Tak. No dlatego też tak, że tak powiem, ma takie dźwięki i może sobie pozwolić na takie strzały. Siema. Mam fana waszego. Siema. Pozdrawiamy. Oj. Dobrze, od startu dobrze szedł, ale... Ale czterobud, no to wiecie. Ale ty, nie powiem do jakiej prędkości, ale do dość sporej prędkości, bo masz cały czas trakcję. Stary, mamy zakręt. Dlatego jadę tylko... O kurda mać! Ja już mam sztywne uda, nie wiem jak wy. Kurna! Mocarne auto, mocarne. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym będziemy chcieli porównać dwa wydechy. Jak pamiętacie z poprzednich moich filmów, M4 detailera na Krapowiczu jest bardzo głośna. Najpierw pokażę wam M4, zobaczycie jak to słychać. Teraz dla porównania M5. Generalnie z tym wydechem jest taki problem, że ciężko, żeby jakikolwiek mikrofon to zebrał, bo to jest taki huk, ten jeszcze się zbiera, swoje uszy zbiera po tym huku ostatnim. Ja już nie nagrywam, pierdziel. Dla porównania położę puszki, no to jest mniej więcej 1,20 m od wydechu, lekko dodam gazu, do 4000 obrotów i zobaczycie, co się z puszkami stanie. Patrzcie. Nie ma czego zbierać, co? No chyba nie wymaga to większego komentarza. Kurna panie! Patryk siedział tym, już słyszałem jak ten, jak opony na karoserii ocierają. Mówię, kurwa, muszę skontrować. Ja pierdyle! Jakie ty masz opanowanie przy tym?
Wychodzę właśnie ze sklepu, kupiłem kieliszki. Bo to będzie miarodajne na dzisiejszy film. Będziemy sprawdzać, z jakiej odległości w tym samochodzie można stłuc kieliszki z wydechu. To jest trzecie najmocniejsze auto, którym jechałem. Czwarte najmocniejsze auto, którym jechałem. To musimy podkręcić mozek, to jest czwarte. No ale jak pierwsza było... trójka to jeszcze rozumiem, ale czwarte. Jakby było 880, to by był top of the top. No to następnym razem musimy gdzieś podkręcić, więc AMG GT R Drift, Lamborghini Aventador i Charger Hellcat. I potem jest ta. No chyba jednak, kurwa, zaryzykujemy ten wybuch silnika i podkręcimy moc. A już niedługo, już w następnym odcinku. Pierwsze miejsce jakie? Ile koni? 765. Pierwsze miejsce 765? Tak, łatwe do pobicia. To niewiele musimy podkręcać. Ohohoho, kurwa! O, kurwa! Startujemy! Ja zwalniam, przepraszam, odpadam. Słuchaj, gdzie to się skrzydła rozwaleje? Za chwilę dojeżdżamy na prywatny parking i tam pokażemy wam prawdziwą siłę Empire Boysów. Fajnie jest to na żywo zobaczyć. A to tylko przepalanie, za chwilę część główna tego spektaklu. A postawiam czwórkę na środku. No nie, nie gadaj. Dookoła M4. A tu M4, chory człowiek. No i fałka. Przed zakrętem może lepiej zretarować. Tego się zupełnie nie spodziewasz. I to jest fajne. Ile maksymalnie leci? Dało się lecieć tym autem? No, 340 pójdzie. Tyle nie jechałem nigdy. Ciężko to opanować, ciężko. No na początku jest ciężko, no trzeba trochę pojeździć. Ale mimo wszystko... Uważam, jak to się szybko rozpędza, stary. Ja pierdyle. Jest moc. Powiem ci tak. Teraz już jest trochę lepiej, to znaczy bardziej... No się oswoiłeś trochę. Tak, wiem, że mi na przykład powyżej, nie wiem, tam iluś tam, wiadomo ilu, nie zarzuci już, ale... Zawsze początki, jak wsiadasz do takiego potwora, to... Ale też powiem, że gdyby to było fabryczne auto, to znaczy fabryczny, bez modyfikacji samochód, to byłby samochód taki, nie chcę powiedzieć idiotoodporny, ale taki całkiem znośny do ogarnięcia. No. Bo tutaj już trzeba naprawdę być skupionym na jeździe, w tym... Bo na pewno, na przykład, ponad 600 w każdej M5 trzeba być skupionym, ale M5 w porównaniu na przykład do M4, no jest o tyle fajnie, że ona się łatwiej prowadzi. M4 jest narowista, a ta jest długim autem, ona się stabilnie tak prowadzi, i w poślizgu, i na wprost, no M4 jest trochę gorzej. No ale no to jak jeszcze dodamy te modyfikacje, które są u nas, no to już do tego samochodu trzeba mieć duży dystans. Duży to... Mało powiedziane. Nie, ale szczególnie przy mniejszych prędkościach, no bo to może zdradzić człowieka. Mam teraz cały czas włączoną trakcję, a mimo wszystko działo się na desterożercie, co widzieliśmy. To jest podstawka do naszego wyzwania, mierzenia sonometrem dźwięku wydechu. Przykleimy kieliszki. Walnie czy nie walnie? Walnie. Ja myślę, że pierdzielnie tak mocno, że będziemy zbierać to szkło do jutra. Tak do, wiesz, 4000 obrotów. Wow! Teraz robimy 3. Fire in the hole! O, kurna mać! Ja pierdziele! To jest potężne! O! Ale tylko jeden. Na zakończenie mamy piramidkę.
i zaraz zobaczymy, czy MK da radę. O, pani! Masakra! Ja się strachu kusi! Naprawdę, nagrywam i tak, o kurwa! Telefon nie wypadł. My już ogłuchliśmy, wszyscy totalnie. M5 zostawiam. Adam, tak. Dzięki ci wielkie za pomoc. Niech chłopaki sprzątają szkło, bo trochę tego zbiliśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że kojarzycie detailera, że nie trzeba go przedstawiać. Jak nie, chyba nie. To tutaj macie jego Instagrama. Auto jest od Robson Cars. A mojego Instagrama macie po mojej stronie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Obaj dziękujemy. Dokładnie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, no najważniejsze. Ważne. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!